rasy polskie. Niech mówią ofiary. Polscy więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych mogą występować w roli oskarżycieli posiłkowych w procesach wytaczonych SS-manom na terenie Niemiec. Pomoc ofiarom oferują kancelarie prawne. Szczegóły w naszym dzienniku. Planowa gra na zwłokę. Sejmowa Komisja Rodziny, łamiąc dobre parlamentarne obyczaje, powołała podkomisję do zbadania projektu Zatrzymaj aborcję. I od 4 miesięcy nic w tej sprawie się nie dzieje. O powodach tej zwłoki mówi Kaja Godek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Za krzywdy Sybiraków. Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o zadośćuczynienie dla Sybiraków. Kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać ze świadczenia? Strzeżcie wiary. Choć mają ponad wiek, wciąż są aktualne. Przestrogi dla Polski sługi Bożej Wandy Malczewskiej, będące kluczem prawdziwej wolności, przypomina Ewa Hunter. W naszym dzienniku dodatek o rehabilitacji. Pomoc w powrocie do zdrowia po chorobie onkologicznej. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Bardzo zależało bezpartyjnym samorządowcom Grzegorz Gruchecki. No tak, to jest wersja opisana, natomiast dobrze o tym wiem, że bezpartyjni samorządowcy byli zwolnieni nowych stanowisk dla siebie, dla swoich rodzin, a przecież PiS jest w stanie zapewnić im te stanowiska, a przecież spółki Skarbu Państwa istnieją w terenie całej Polski. Dolny Śląsk jest tego przykładem, że pewnie za chwilę dowiemy się z artykułów prasowych, że takie stanowiska dla poszczególnych osób, czy może z nimi związanych, otrzymali. Ale oczywiście dla Platformy jest to duży policzek, szkolenie też wraz z Platformy, co bardziej Grzegorza Schetynę samego, bo on zawsze chodził za polityka z tego regionu, był bardzo mocno osadzony w tych strukturach wojewódzkich partii, nie tylko partii, bo też samego środowiska. Był szefem klubu sportowego, więc jakby też we Wrocławiu, więc jakby to jest dużo dla niego policzek i myślę, że też pewnie te struktury lokalne będą z nim rozmawiały na ten temat, no bo jednak utrata władzy w kolejnym województwie, a przypominam, że jeszcze toczą się rozmowy w innych województwach, nie wiem, jakby się na Mazowszu ta potencjalna większość Platformy i PSL-u, to jest bodajże jeden głos, więc tutaj też są rozmowy już kuluarowe, które mogą jednak przeważyć, czy ale głosowanie jest tajne nad wyborem zarządu województwa, więc myślę, że po Dolnym Śląsku też może nieciekawie się dziać dla Platformy w innych województwach. I to jest może być taki właśnie pierwszy sygnał, że jednak no, Platforma musi te swoje struktury jeszcze bardziej zmobilizować do większej pracy i do bardziej wytężonych rozmów, że kolejne województwo nie zostały stracone przez tych polityków. Czy będą regionalni samorządowcy rozmawiać, działacze z Grzegorzem Schetyną? Czy tak naprawdę on ma taką pozycję, że nie mogą jej podważyć? Tam i wszyscy się go boją. Myślę, że boją się to jedno, natomiast drugie to też bym chciała powiedzieć, że pryska też taki trochę mit tych bezpartyjnych samorządów, czy antypartyjnych, bo tak naprawdę wszędzie jest polityka i oczywiście z całym szacunkiem, bo jest dużo bezpartyjnych samorządowców, którzy są świetni, którzy sobie radzą, natomiast ktoś, kto jest podczepiony pod partię jakąkolwiek, znaczy powiedzmy rządzącą czy mocną, no też może więcej chyba dla tego samorządu zrobić i chociażby z tego względu, że no to musi pukać do ministerialnych drzwi często. Musi iść do Banku Gospodarstwa Krajowego. Również te fundusze wojewódzkie, które są. I to tutaj większą kartą przetargową jest legitymacja partyjna. I myślę, że ci ludzie też mają tego świadomość. I pierwsze to wchodzą do tych koalicji z przyczyn czysto materialnych, po prostu po to, żeby, no też po to się idzie, kandyduje, żeby potem mieć jakieś stanowisko, ale po drugie, no to też... Ja myślałam, że dla dobra... Ale nie, po drugie dla dobra wspólnego, właśnie dla dobra samorządu, żeby sprawniej jakby pozyskiwać te środki unijne, czy przepchnąć tam jakąś sprawę w województwie. A też jest polski system partyjny tak ułożony, że bezpartyjnym politykiem czy samorządowcem można być gdzieś mniej więcej do poziomu województwa, ale tak pewnie do poziomu powiatu, ponieważ już od województwa już wzwyż, no nie da się dalej robić kariery politycznej, jeżeli się nie startuje z jakiegoś dużego komitetu partyjnego. No tak to jest niestety skonstruowane i ci ludzie zdają sobie z tego sprawę, że
z jednej strony, okej, są te wybory samorządowe, wejdziemy w koalicję lub nie, natomiast jeżeli chcą myśleć o dalszej karierze politycznej, to niestety muszą się podpiąć pod jakąś partię. Tak to wygląda. Bardzo liczę na współpracę z nowym zarządem i sejmikiem, mówi Jacek Sutryk. Jak będzie wyglądała ta współpraca wobec tej koalicji, która tam się zawiązała? Znaczy wiadomo, że atmosfera między prezydentem Sutrykiem, prezydentem elektem Sutrykiem no, nie jest oczywiście dobra między nim a PiS-em, natomiast no, wiadomo, że praktyka rządzenia wymusza na poszczególnych politykach jednak cofnięcie się do pewnych rozmów i jednak no, będzie musiał pracować z tymi politykami, więc niezależnie, czy byłaby to oczywiście pewnie mu z Platformą, byłoby dużo łatwiej, no bo jednak na finale dogadali się w ramach Koalicji Obywatelskiej i stworzyli wspólny komitet wyborczy, natomiast no, teraz ta baza będzie troszkę inna w tym województwie, ale myślę, że nie zaważy to na jakiejś gorszej współpracy, bo w kwestiach ważnych dla regionu jednak ta współpraca będzie musiała istnieć, no bo jakby chodzi o obywateli, a nie chodzi też o takie zwykłe polityczne interesy, bo one oczywiście wszędzie istnieją, natomiast jak przychodzi już taka rzetelna praca na rzecz obywateli, no to jednak te wspólne rozmowy, ta współpraca musi funkcjonować i podejrzewam, że dla Jacka Sutryka nie będzie to wielki problem, żeby jednak normalnie funkcjonować na poziomie, na linii prezydent czy województwo. Jarosław Duda, szef Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, mówi, nadal wierzę, że radni sejmiku dolnośląskiego robią wszystko, aby obronić nasz region przed decyzjami zapadającymi w centrali PiS na Nowogrodzkiej. Czy ci regionalni politycy powinni się obrażać na demokrację, na demokratyczne wybory, używając takich sformułowań? Znaczy polityk w ogóle się nie powinien obrażać na demokratyczne wybory. No, polityka to jest też takie działanie dowolnie racjonalne. Znaczy patrzy się przede wszystkim na interes swój, ale też interes swojego regionu. A z drugiej strony też często jest tak, że niektórzy ci samorządowcy, którzy kandydowali z poszczególnych partii politycznych, tych największych, to oni przeszli właściwie całą drogę, bo ja znam takich samorządowców, którzy kandydowali z PSL-u i z Unii Wolności, z Platformy Obywatelskiej, a weszli na przykład z PiS-u do powiatu. Znam takich ludzi i to nie jest czymś szokujących, bo może to być szokujące na poziomie polityki krajowej, zresztą pewnie by to było niemożliwe, natomiast na poziomie powiatu czy gminy jest to możliwe, bo ci samorząd jest pewna pula samorządowców, którzy gdzieś tam od lat wchodzą do tych rad powiatów czy do rad gmin i oni często, zależnie od koniunktury, jaka tam jest lokalnie, jakie miejsce dostaną, to startują z różnych komitetów wyborczych, natomiast chodzi o to, czy są sprawni w zarządzaniu i w pozyskiwaniu środków dla samorządów i tutaj myślę, że nie ma takiego problemu. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę na tym Dolnym Śląsku, no bo Jacek Sutryk to nie był od początku kandydat Platformy, jak wszyscy wiemy. Platforma Obywatelska miała kilku kandydatów, poczynając od Alicji Chybickiej, kończąc na panu Ujazdowskim. I tak naprawdę już wtedy się mówiło, że Platforma tym przegrywa, bo musi iść na układ z Rafałem Dudkiewiczem. Teraz okazuje się, że nawet nie rządzi tam. Więc czy to jest taka dosyć duża porażka Platformy Obywatelskiej? No prestiżowo bardzo duża porażka Platformy Obywatelskiej, bo to była partia, która mówię, była bardzo mocna w tym regionie właśnie tym, że mocny był Grzegorz Schetyna. Teraz otrzymali taki policzek. Oczywiście no, były te różne zmiany pod tytułem właśnie pani Chybicka, pan Ujazdowski, jednak to też na pewno wśród wyborców pokazało, że Platforma nie jest jakimś monolitem na Dolnym Śląsku, a nie jest monolitem od czasów, kiedy z partii wylecieli m.in. poseł Protasiewicz, który był przecież liderem i który w pewnym momencie wygrał nas z rozwiązaniem na szefa partii, więc no jednak to też pokazywało, że Platforma tam jednak jest bardzo mocno podzielona i też ten podział no, spowodował, że jednak te wyniki wyborcze były dużo słabsze niż zakładano. Oczywiście no, musieli zrobić krok do tyłu, żeby poprzeć pana Sutryka. Z Jackiem Sutrykiem to im się udało, został prezydentem, natomiast na województwie jednak stracili bardzo, bardzo dużo i do tego tracili to uwadze i na pewno no, będzie to dla Platformy bardzo ciężki okres w tym województwie, no bo mamy teraz dużą kadencję do 5 lat, więc te 5 lat, jeżeli nic się nie zmieni, no to ta koalicja powinna raczej spokojnie przetrwać. Natomiast no, Platforma będzie musiała jednak w tym województwie przeformułować swoje zadania, przeformułować swoją politykę, jednak z trochę od nowa rozpocząć ciężką pracę u podstaw, no bo tylko tak będą mogli w kolejnych wyborach odzyskać to województwo, a za rok jest kolejny sprawdzian, bo przecież wybory parlamentarne, a przecież wybory europejskie, więc też będzie dla nich ważne, żeby tą pulę mandatów zarówno europejskich, jak i krajowych trochę poszerzyć, a no na chwilę obecną wygląda to tak, że jednak Platforma raz, że jest wewnętrznie tam podzielona, dwa jest poobijana po tych wyborach i też no, mają dosyć mało czasu, bo to jest niecały rok, żeby się przygotować do tych wyborów i jednak tą politykę przeformować. Ale jeśli nawet wyciągną z tego mądre wnioski, co osobiście ja wierzę, no bo jednak no, to jest już na partia, myślę, że będą mogli to województwo na nowo odbić. Natomiast mówię, no, wybory samorządowe pokazały, że jednak PiS jest silny w sejmikach i jakby to, że jest porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami, no tylko jest kolejnym przykładem tego, że jednak no, tutaj Koalicja Obywatelska nie poniosła
zwycięstwa, tylko poszło jednak porażką. Znaczy ja też pamiętam, jak tam Platforma też dlatego przegrała, że tam były bardzo duże boje, bardzo duże bitwy tych baronów partyjnych, bo jak Jacek Protasiewicz został szefem tej dolnośląskiej Platformy, to pamiętam, czytałem taką relację, to tam były między tymi baronami straszne wojny podjazdowe i wyrywanie sobie ludzi i liczenie szabel i walka na śmierć i życie, też wyrywanie sobie stanowisk, a to bardzo osłabia każdą partię i to rodzi też takie luki, z których można wyciągać poszczególnych ludzi. No tak, ale dzisiaj jakby przewodniczącym Platformy jest Grzegorz Schetyna. Okazuje się ten sejmik dolnośląski, no trochę pokazuje, że jego pozycja się nie umacnia w żaden sposób, a bardziej osłabia. Ja miałam w ogóle wrażenie tak, że z każdym kolejnym dniem ten sukces wyborczy mało kto może ogłosić, tak? Znaczy cały czas nam się to zmieniało. Ani nie mogło Prawo i Sprawiedliwość ogłosić, ani Koalicja Obywatelska, bo kiedy zaczęły wiązać się koalicje, to okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość je zawiązuje. Natomiast czy Grzegorz Schetyna, wracając na to ogólnokrajowe podwórko, potwierdził swoje przywództwo, czy wprost przeciwnie, i czy dzisiaj to, co stało się z Donaldem Tuskiem, czyli to, że on zaczął aktywnie uczestniczyć w polityce krajowej, i to jest takie dla niego dzisiaj zagrożenie realne. Myślę, że to jest dla niego bardzo mocne zagrożenie i zresztą to było mówione, że jak Donald Tusk tam wyjeżdżał do tej Brukseli, to Grzegorz Schetyna odetchnął z ulgą. Natomiast teraz po tych wyborach... Ja pamiętam, jak Donald Tusk wyjeżdżał do Brukseli i wtedy Paweł Graś był w jednym programie Polsat News, zapytany przez dziennikarkę, czy to tak na zawsze oni wyjeżdżają. Powiedział, tata tylko wyjechał za granicę, ale wróci. No właśnie, no ale to, jeżeli Grzegorz Schetyna miał też tego świadomość, że wyjechał za granicę, ale wróci, to chyba no, nie wyciągnął za dużo wniosków, bo... I nie nacieszył się liderowaniem. To znaczy, nie wiem, no mówili zawsze, że Grzegorz Schetyna jest bardzo sprawnym politykiem, że może nawet jeżeli nie jest gdzieś na zewnątrz, nie prezentuje się dobrze, to w tych grach zakulisowych jest bardzo dobry, sprawny. No widzimy teraz, że tak nie jest do końca, bo Donald Tusk, no wystarczy, że przyjedzie na SS na komisję śledczą i naprawdę wychodzi z dumnie podniesionym czołem i zaraz serca rosną tym wszystkim ludziom, którzy byli zawiedzeni na wynikach wyborów Koalicji Obywatelskiej i pewnie też czekają na niego z utęsknieniem, więc jakby tutaj no, nie odebrał rządu dusz Donaldowi Tuskowi, mimo że tak długo był poza Polską, jest Donald Tusk. Takie jest moje zdanie. Donald Tusk wraca na, jak to było, Andersen Białym Koniu. Tak, znaczy on sam mówił, że nie lubi tego określenia, bo mówił, że właśnie Polska nie potrzebuje jest na Białym Koniu. Natomiast Donald Tusk no, jest sprawnym politykiem, no, na komisji śledczej tylko to udowodnił i pokazał, że no, potrafił tych polityków w sposób bardzo prosty ograć. Nie stracił panowania, przepraszam, nad sobą ani na sekundę. Ale tak. Myślę, że Donald Tusk też już jakby lata doświadczenia pokazują, że on potrafi panować nad emocjami, poza tym on do tej rozmowy też był długo przygotowywany przez swoich spindyktorów. To prawda, do tego też no, jednak doświadczenie europejskie, które nabywa no, codziennie, to jest... różne spotkania z wielkimi politykami światowymi to też dodają oczywiście pewnego sznytu i pewnej powagi dla niego, więc jakby on też no, ma świadomość tego, że jest politykiem po prostu mocniejszym pod każdym względem, więc też on potrafi różne triki dobrze wykorzystać. No ale Tusk oczywiście do polskiej polityki moim zdaniem wróci. To, że... Ale jako kto? Moim zdaniem osoba jako kandydat na prezydenta. Wyobrażam sobie to, że Donald Tusk utrzyma poparcie Koalicji Obywatelskiej i też pewnie innych środowisk będzie startował przeciwko Andrzejowi Dudzie, bo też jakby kalendarz do tego go predestynuje, to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jednak no, te wszystkie elementy, w których on teraz bierze udział, pojawia się już, to już wszystko bardziej coraz zaplanowane. To nie jest tak, że on przypadkiem przyjeżdża na komisję, bo już mam zaplanowane szereg innych spotkań i szereg innych wystąpień, jakby to jest wszystko przygotowywane od dawna. To nie jest tak, że on nagle sobie obudził się i powiedział, a to po komisji pójdę na kongres wolności do Łodzi i tak dalej. To wszystko jest przygotowywane miesiącami. On jakby w tym się doskonale odnajduje i podejrzewam, że w przyszłym roku, a dalej za 2 lata, no, okaże się jako ten prawdziwy lider opozycji, który będzie chciał władzę PiS-owi odbić i on do tego jak najbardziej ma narzędzia. Myślę, że Grzegorz Schetyna też nie będzie w stanie mu się przeciwstawić, bo jednak wiele osób w Platformie czeka na Donalda Tuska i podejrzewam, że też w innych środowiskach takie rozmowy się toczą i Grzegorz Schetyna, jeśli nie będzie chciał być związany przez niego, no to raczej się z nim będzie musiał na końcu dogadać i wyobrażam sobie takie rozwiązanie. Natomiast co do wyborów jeszcze samorządowych, wybory samorządowe mają to do tego, że to do siebie, że zawsze zwycięzców jest wielu jest przegranych.
bo w jednych miastach Platforma wygrywała, w innych przegrała, w sejmikach też jakby nie w każdym województwie osiągnęła ten pułap głosów, który by chciał. Natomiast no, nie ma tutaj takich jednoznacznych przegranych w wyborach, no może centralnie poza Kukizem, który tak jednak pokazał, że w tych województwach... PSL też dużo stracił. Jeszcze raz? PSL też dużo stracił. PSL tak. 10%, tak, połowę prawie. Nawet pierwsze sondaże, które im dawały w Polsce, było to 16, a skończył się na 12 i na przykład na Mazowszu stracili połowę radnych. I też to pokazuje, że jednak ten PSL został w wyborach samorządowych w wielu miejscach bardzo mocno obity. Przy tym, że dużo wyborców z wyborów samorządowych PSL-u przechodzi później na PiS, to też jakby jest dla przyszłości... No PiS głosowała na PiS. Tak, bo bardzo ważnym elementem jest to, że PSL może nie trzymać nawet progu wyborczego w przyszłym roku. Jeśli no, nie zmienią swojej polityki, no to jednak mogą utracić te głosy na rzecz PiS-u i wtedy no, pewna epoka w polskiej polityce, epoka PSL-u się po prostu skończy, co jest możliwe. No bo jak mówię, no, te 12% to w stosunku do tych wyborów poprzednich, gdzie to poparcie było dużo wyższe, no jednak pokazuje, że może być to za mało, żeby uszczęść próg wyborczy w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku. A czy my na podstawie tych wyborów samorządowych w ogóle możemy określać kolejne wybory? Bo to są jednak specyficzne wybory. Tutaj głosujemy tak naprawdę, jeśli chodzi o nasze małe ojczyzny. Nie powinniśmy głosować ogólnokrajowo. No ale te wybory były bardzo partyjne z drugiej strony. Bo jeżeli na poziomie województw, no to by były wybory bardzo partyjne. Poza tym wybory samorządowe to jest zawsze takie rozpoznanie bojem dla partii politycznych, które potem myślą o wyborach do Sejmu czy europejskich, a tutaj jeszcze tak się układa ten kalendarz wyborczy, że myślę, że możemy przekładać je na wybory parlamentarne, no bo to jest liczenie szabel, to jest mobilizowanie zasobów, to jest robienie takiej analizy spot, gdzie jesteśmy mocni, gdzie jesteśmy słabi. To w takim razie na dzisiaj, kto wygrywa wybory parlamentarne, analizując wybory samorządowe? No ja myślę, że PiS. Tutaj chyba, nie wiem, no... Trzeba być. A Grzegorz Truchalski? Znaczy na chwilę obecną też uważam, że PiS wygrał wybory, ale nie jestem pewien, czy mieliby samodzielną większość. Ja też tak. Tutaj jest duża wątpliwość, natomiast raczej biorąc pod uwagę te wyniki właśnie do sejmików szczególnie, no i to co powiedziałem wcześniej, że te głosy na PSL mogą przejść płynnie na PiS, no to jednak PiS te wybory wygrywa. No i pytanie, czy będzie dobrać sobie później partnera do rządzenia, bo on Kukiz też jest bardzo mocno osobiona, też wiem, że w tej partii... Chyba wrócił trochę do polityki, bo słyszałam, że płyta nakrywa. A no właśnie, to może już się, szykuje do wyjścia z parlamentu w przyszłym roku. Natomiast też mówiąc całkiem poważnie, no to istnieje ryzyko, że PiS tej samodzielnej większości nie będzie miał. Natomiast no mówię, no teraz dużo się dzieje w polityce. No mamy jeszcze rok do kolejnych wyborów, prawie rok tych parlamentarnych, które jakby nas najbardziej interesują w tej rozmowie. Więc też może się dużo wydarzyć. No jest Donald Tusk, który się właśnie ostatnio pojawił, też może sporo namieszać w tej polityce, więc... To jest trochę wyrażenie sposób, ale no na chwilę obecną to pewnie PiS te wybory wygrał. A mnie jeszcze ciekawie postać Roberta Biedronia, bo na razie jest o nim cicho, faktycznie nie brał udziału w tych wyborach, ale ja go widziałem w bardzo wielu pismach i to nawet niekoniecznie związanych z polityką, gdzieś tam lifestyle'owych, gdzie on właśnie był pokazywany, jaki taki mąż stanął. I być może też Robert Biedroń się przygotowuje do tego, żeby no, ten elektorat lewicowy gdzieś tam powalczyć o niego, nie wiem. Także... Powalczą lewicowy elektorat, ale razem z Koalicją Obywatelską, waszym zdaniem, czy będzie chciał być odrębny? Raczej nie, bo nawet też w tym, co on mówi, on prezentuje dosyć duży dystans do Koalicji Obywatelskiej i tak samo jak do PiS-u, więc jakby on tutaj typowo gra na to, żeby zrobić trzecią siłę w polskiej polityce, robi to sprawnie, bo odbywa wiele spotkań, na te spotkania faktycznie, jak ja też śledzę te informacje. Nie tylko polityczne, prawda, bo też i na targach książki, czy... Tak, dokładnie. On odwiedza bardzo, bardzo wiele miejsc, robi to też w sposób bardzo sprawny i myślę, że przy tym, co się dzieje na lewicy, no, głosy może zagospodarować, bo lewica jest bardzo mocno obita. SLD zrobiło kompromitujący wynik. Razem się nie będę mówił razem, bo już razem to już w ogóle właściwie zniknęło ze sceny politycznej, bo niecałe 1,5% jednak jest no dosyć słabe, jak na partię, która była przyjrzana do tego, że zastąpi tą lewicę. I była na początku pompowana dosyć mocno. Bardzo mocno pompowana też właśnie po debacie, w której faktycznie Zander dobrze wypadł, natomiast jakby nic nie poszło dalej za tym, więc Radny ma dużo głosów takich właśnie lewicowych, ale też wyborców, którzy w ogóle nie głosują, a on mówię, odbywa bardzo dużo spotkań, na te spotkania przychodzi bardzo dużo osób, to wcale są pewne pobrzegi, więc on też wynosi pewną siłę. On w tych wyborach nie brał udziału jako prezydent, ale startował jako radny. Jego komitet wygrał wybory w Słupsku, kandydatka wygrała na prezydenta, więc jakby no, on w tej swojej mamy uczynie sprawdził się, bo tym radnym został z najlepszym wynikiem w samym Słupsku, więc pokazuje to, że on jest skutecznym politykiem. Pytanie, czy ta skuteczność, którą wygrywał w Słupsku, przełoży się na kraj? Myślę, że ma na to duże szanse. Nawet też te pierwsze badania, które były pokazywane, miało oparcie na poziomie 6 czy 8%. To jest na pewno dobry prognostyk na przyszłość dla niego i myślę, że jeśli on będzie dalej sprawnie postępował, będzie budował swoją pozycję, ale także rozmawiał z innymi podmiotami politycznymi, no to będzie miał szansę stać się tą trzecią siłą polityczną. Tak, ale politycy opozycji mówią, rozbijasz, Robert, opozycję. To
poniekąd mają trochę rację, ale też myślę, że no, z jednej strony Robert Biedron faktycznie pokazuje się w różnych miejscach, ale też nie wygrywa się wyborów w studiach telewizyjnych, no bo czeka go jeszcze syzyfowa, mrówcza praca budowania struktur. Jeżeli by chciał wybory parlamentarne, no to to struktur lokalnych i myślę, że tutaj, nie wiem, no bez namaszczenia tych partii, które mają już jakieś struktury lewicowych, to już nie ma czasu. Tak mi się wydaje, że ma bardzo mało czasu, żeby to zrobić. A to, że rozbija trochę lewicę, no myślę, że oczywiście, że jest w tym sporo racji. Ja was chciałam zapytać, jak, co trzeba zrobić, żeby mieć 37 lat i od dwóch dni mówiła o kimś cała Polska? Jakub Pacon, zgadniesz, o kim mowa? Szczerze, nie. Szafkana. Marek Chrzanowski. Teraz to bym powiedział, aha, wiedziałem, że to... to no, trzeba być nagranym, prawda? Tak jak przez bogatego biznesmana i trzeba złożyć takie propozycje, jakie są na tym nagraniu. No i sprawą się też musi zainteresować ABW i podać to do mediów. I wtedy tylko pytanie, co trzeba zrobić, żeby zostać szefem KNF w wieku 37 lat, to jest dla mnie ważniejsze pytanie. Nie wiem, no trzeba być pewnie bardzo zdolnym finansistą i znać się na prawie finansowym, tak mi się wydaje. Ewentualnie też podszedł, bo też to chyba pomogło trochę wcześniej. Tak, i być bardzo, jak się okazuje, po tych stenogramach sprawnym człowiekiem, też w takich rozgrywkach. Natomiast nie wydaje wam się trochę w ogóle ta sprawa cała dziwna, no bo skoro nagranie było w marcu, spotkanie było w marcu, dlaczego to wychodzi teraz? Dlaczego Roman Giertek 7 listopada składa zawiadomienie do prokuratury? No tak, tutaj wiadomo, że sprawa trochę wygląda dziwnie, no bo jednak te miesiące upłynęły, więc coś takiego raczej powinno być zgłoszone jak najszybciej, bo przecież w takich sprawach ważny jest czas, więc im szybciej takie zawiadomienie trafi do odpowiednich organów ścigania, tym lepiej. Natomiast jakby już bym zostawił kwestię tego czasu, no bo tu już mam nadzieję, że zajmą się tym organy ścigania i stwierdzą, dlaczego tak to się, wszystko się ułożyło. Natomiast no, sprawa jest ewidentnie skandaliczna. No, pan prezes KNF, on nie powinien, przewodniczący KNF nie powinien takich w ogóle składać i to też jakby podważa cały system finansowy w Polsce, właśnie nadzór finansowy, no bo jednak no KNF jest bardzo istotną instytucją, która jednak dba o finanse państwa, nadzór nad bankami, jednak jeśli pojawiają się takie wątki, no to jest to dla szefa KNF-u kompromitujące i dobrze, że do tym się podał, choć wiemy, że wczoraj... Szczególnie, jeszcze... że artykuł na ten temat też powstał w Financial Times, więc... Tak, dokładnie tam, więc jakby sprawa, no... No, obiegła cały świat. No jeszcze wczoraj rano pan szef KNF-u, pan Chrzanowski, dymisji nie rozważał. Parę godzin później okazało się, że dymisję złożył. Rozważa. Więc jednak rozważyło się samo wszystko. Może jak się ma 37 lat, to się tak zmienia zdanie. No tak, tak, to prawda. No może dlatego, natomiast no nie, no, sprawy są skandaliczne. Mam nadzieję, że jednak zostanie wyjaśniona dokładnie też jakby oprócz tego jakby głównego wątku tej oferty, którą miał złożyć panu Czarneckiemu, czyli załatwieniu prawnikowi pracy w spółce pana Czarneckiego, tak jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest trochę bardziej skandaliczna. Właściwie coś trzeba wyjaśnić, że no, stworzone były zapisy ustawy, która miała ułatwiać upadanie banku i przejmowanie ich potem za sobą złotówkę. Jakby to jest bardzo ważne, że jednak no, ja rozumiem, że państwo chce inwestować pieniądze w banki, bo jednak no, nacjonalizacja banków no, była w programie PiS-u, natomiast nie może tego robić kosztem a. pracowników, b. obywateli, którzy trzymają tam swoje pieniądze, bo zawsze zmiana właściciela, zawsze zmiany w finansach no, powodują jednak drżenie o portfele Polaków, którzy w konkretnych bankach mają ulokowane pieniądze, to ja, więc to też wymaga wyjaśnienia. To ja tylko tutaj przeczytam to, co napisał mój naczelny wprost, Jacek Pochłopień. Plotka o tym, że Leszek Czarnecki dostał propozycję sprzedaży banku za złotówkę, słyszałem już, nie przypomnę sobie, może 2, 3, czy raczej 5 lat temu. No tak, czyli to też pokazuje, że to jak było to 5 lat temu, to nie to jest... To jeszcze jest, czasy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, dokładnie, więc jakby no, ten proceder być może nie jest jakby domeną tylko jednej partii i to, że zawsze istnieje w partiach politycznych, niezależnie czy to jest PiS czy Platforma czy SLD, zawsze w każdych partiach istniała pewna taka chęć ingerencji w prywatne banki, co jest oczywiście niedobre, no bo to jednak powoduje zachwianie systemu finansowego, więc tutaj no mówię, to sprawę trzeba to dogłębnie wyjaśnić, bo jednak w tym wszystkim najważniejsze są pieniądze obywateli, którzy te oszczędności swoje w tych bankach trzymają i jeśli my tego nie wyjaśnimy, no to cały system finansowy no jednak będzie no bardzo na złej pozycji i to też przecież obserwują te media światowe, bo przecież no, systemy finansowe no jakby są na tyle
poznanymi naczyniami, które znajdują się pod nadzorem także obcych służb, więc jednak sprawa wymaga wyjaśnienia nie tylko pod kątem właśnie pana przewodniczącego KNF-u, ale jak również całego nadzoru finansowego nad bankami i innymi instytucjami finansowymi. CBA jest w siedzibie komisji, dymisję Marek Chrzanowski składa, to koniec sprawy? Ja myślę, że to jest dopiero początek sprawy. Powinna być dokładnie wyjaśniona, bo też, no właśnie, no jak nie wierzyć Komisji Nadzoru Finansowego, to komu? Myślę, że wizerunkowo tutaj PiS jednak wszystko nie stracił, ponieważ pokazali tutaj chęć wypalania żelazem tego. I tu już się pojawiają takie głosy, no przede wszystkim z prawej strony mediów, ale one są bardzo ważne, że tutaj nie będzie świętych krów, że ta sprawa będzie wyjaśniona. A też pan Stanisław Żarzu powiedział, że ci agenci będą tak długo w tym KNF-ie, agenci CBA, dopóki nie zabezpieczą wszystkich dokumentów. No na razie czekamy jakby na komunikaty służb czy prokuratury. Co tam jest w tym KNF-ie? To na razie się tego nie dowiemy, dopóki te dokumenty do nas nie dotrą. Natomiast minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak rozmawia z Jamesem Mattisem, ministrem obrony USA. Będę zabiegał o rekomendacje w sprawie Fort Trump, by rekomendacje w sprawie Fort Trump były pozytywne, a te rekomendacje mają być złożone już do marca przyszłego roku. Czyli jakaś dobra informacja w końcu. Tak, dobra informacja, natomiast ona jest na tyle bliska, że nie możemy nic więcej nie powiedzieć. Dobrze, że utrzymujemy te stosunki bilateralne, bo już to jest kolejna wizyta ministra, że nie prezydent w USA, więc jakby te stosunki między Polską a USA są na tyle dobre, że często się odwiedzamy, rozmawiamy na temat bezpieczeństwa, bo jakby to są główne kwestie, o których my mówimy. No też ostatnio mieliśmy podpisanie kontraktu gazowego z Amerykanami, więc jakby też pokazuje, że ta współpraca jest coraz lepsza. Natomiast no mówię, no też w tej kwestii no musimy pewnie, to nie jest coś, co się załatwi od razu, więc pewnie kolejne miesiące pokażą, jak ta współpraca tam militarna, to konkretnie w kwestiach bezpieczeństwa będzie wyglądała, więc dobrze, że ta współpraca jest podtrzymana. Natomiast no też jakbym studził głowę wszystkim takim optymistom, że już jest jakby Fort Trump w Polsce, no bo też niektórzy mówią, że po tej wizycie ministra Błaszczaka już wszystko jest rozwiązane, już mamy przygotowania do Fortu Trump, już lądują wojska amerykańskie i tak dalej, natomiast tak to nie wygląda, ale jak aż zobaczyłam to oczyma wyobraźni, taki amerykański film. Tak jak na filmie, tak? Tak, tak. Jak apokalipsy, tak. Ale generalnie to jest bardzo dobre posunięcie ministra Błaszczaka. Oczywiście minister Błaszczak tam jeździ, żeby jakby przekonać departament. No to już piąta wizyta. Tak, bo on przekonuje, bo będzie rekomendacja Departamentu Obrony będzie ta rekomendacja do Kongresu i Kongres zadecyduje, czy będzie, czy nie. Ale to jest właśnie przykład tej aktywnej polityki, którą bardzo jej wiele lat brakowało w Polsce, bo pojechał 5 razy, może trzeba będzie więcej, to pojedzie więcej, ale no w końcu jesteśmy aktywni, a nie reaktywni. W końcu, nie wiem, kujemy żelazo póki gorące, bo co by nie powiedzieć o Trumpie, to jest propolskim prezydentem. Jako drugi prezydent w historii Stanów poprosił o głosy Polaków i za nie podziękował. Powiedział, że je dostał i jeździmy tam, jakby inicjujemy pewne sprawy. To jest bardzo ważne. A oczywiście, że no nie od razu Kraków zbudowano. No nie mamy tutaj Stany Zjednoczone, no jednak no w tych bilateralnych stosunkach to mimo wszystko te stosunki są asymetryczne. To znaczy Stany tutaj dyktują warunki, a nie my. Ale ten Fort Trump to nie jest tylko tak, że nam powinno na nim zależeć, no bo przecież Amerykanie też, no według polityki no tutaj Polska jest dla nich bardzo ważnym miejscem. Właściwie można powiedzieć, że teraz w Europie już jest jedynym takim krajem tak przychylnym militarnie dla Stanów Zjednoczonych, bo pamiętajmy, że w tym samym czasie, kiedy minister Błaszczak jeździ do Stanów Zjednoczonych, no Angela Merkel przychyla się do tego wniosku Emmanuela Macrona o powstaniu armii europejskiej, a tak naprawdę nie jest to nazwane wprost, ale ta armia europejska no raczej nie będzie służyła obronie wschodniej flanki NATO, tylko ona jest antyamerykańska jakby no z zasady. Nie jest to wyrażone wprost, ale tak jest, więc myślę, że powinien się, to jest wbijanie takiego klina z jednej strony, ale z drugiej strony polski rząd kuje żelazo póki gorące. To skoro wywołaliśmy ten temat tego, jak wcześniej wyglądała ta polityka międzynarodowa, to w takim razie co? Radosław Sikorski był złym ministrem, spraw zagranicznych, Grzegorz Schetyna, czy Tomasz Siemoniak obrony narodowej, że ta polityka zdaniem Jakuba Pacana była reaktywna, czy wprost przeciwnie, czy ona była dobra? Nie uważam, żeby to była zła polityka. To byli dobrzy ministrowie spraw zagranicznych, raczej pełnili swoje funkcje kompetentnie. Natomiast też jakby zmienił się świat po stronie amerykańskiej. Jednak jest inny prezydent, który jednak też nadał inną dynamikę polityki zagranicznej. Jednak. Ale kto by przypuszczał po Trumpie? To prawda, natomiast on też widzi, jak zachowuje się polski rząd, że polski rząd nie jest pupilkiem Unii Europejskiej.
z wielu przyczyn to wynika. Natomiast on to widzi i widzi, że może też swoje interesy dużo łatwiej przy Polsce rozgrywać, więc to też nie jest tak, że Trump kocha Polaków i dlatego będzie Polska zwierzę, tylko dlatego, że widzi to, że polski rząd jest trochę na uboczu tej centralnej Unii Europejskiej, więc jakby to z tego. Ale to w takim razie wynika. Musimy być na uboczu, żeby mieć dobre relacje ze Stanami. Teraz tak mamy to trochę, rozgrywać? To nie od nas zależy, bo to są zupełnie gry wielkich graczy politycznych, mocarstw i... My byśmy chcieli dobrze ze wszystkimi, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale niestety... Tak się nie da. Tak się nie da. Znaczy... Tak się nie da, więc jakby... A tutaj jeszcze wróciłbym do tego wątku tej armii europejskiej, bo ja jestem zwolennikiem tego rozwiązania, bo to nie jest zbudowanie armii w... No, oni się mówią już od lat o armii europejskiej. Tak, to jeszcze te plany były, ja pamiętam, że w 2014 roku było w kampanii europejskiej dużo o tym mowy, jednak chociaż ten temat później spadł. No, ale co kraj, to przepraszam, że wejdę w słowo, no co kraj to jest inna racja stanu, co kraj to inna historia, no mieliśmy armię amerykańską, przepraszam, europejską w Srebrenicy i wszedł sobie tam Radko Mladic, napił się wina z tymi Holendrami, po czym tam to znaczy, zamordował 7 tysięcy muzułmanów, no i jak nie ma na to, to, a poza tym, no nie wyobrażam sobie, jest tyle krajów, Grecja, Polska, Francja, Włochy, Hiszpania, no nie wiem, a, chociażby, nie wiem, jakiś departament uzbrojenia, od kogo kupujemy broń, nie wiem, gdzie wysyłamy jakieś siły ekspedycyjne, no to jest dla mnie... Na to sobie nie wyobrażam. Na szczeblu światowym, a to jest jeszcze większy szczebel, dlatego, że przecież tam nie ma samej Europy, tylko są państwa z Afryki i tak dalej, więc jakby to jest dużo, dużo szersze porozumienie. Zresztą to same założenia budowy armii europejskiej były już od początku powstania Unii Europejskiej. Tak, to leżało po stronie Unii Europejskiej i też trzeba pamiętać, że jednak wszystko, skala jest zerowa, tak? Więc wydaje mi się, że gdyby te państwa potrafiły się porozumieć, a skoro są ze sobą w Unii Europejskiej, funkcjonują ze sobą na co dzień, to też mogą rozszerzać się na kolejne segmenty, nie tylko w kwestiach gospodarczych, ale także militarnych. I myślę, że taka armia raczej by przysłużyła się. Ci chyba największą słabością też Unii Europejskiej jest to, że nie ma siły militarnej. Tak, jest to słabość Unii Europejskiej. Ale to jest wina samej Unii, nie NATO. No przecież te kraje same nie dają 2%, właśnie nie wiem, tak... Znaczy, można, to nie jest wina Stanów Zjednoczonych, że ich tak uśpiły, no ale Angela Merkel to dzisiaj nie ma tych 2%, Niemcy nie przeznaczają, czy Francja, czy inne kraje. Też nawet mówią Amerykanie, gdybyście więcej dawali na zbrojenia, to byście mniej mieli na te socjale dla imigrantów i nie bylibyście takich problemów. To jest oczywiście takie schematyczne myślenie, ale pokazuje też problem, jak on wygląda. Postaw Unii Europejskiej, jakby ta armia była planowana od początku i to, że jej nie ma jeszcze, to jest akurat duży błąd polityków europejskich, bo... Jakieś siły szybkiego reagowania, jeżeli chodzi o jakieś kryzysy humanitarne, to pewnie czemu nie, no żeby nie dochodziło do jakiejś, nie wiem, pacyfikacji. Ja liczyłbym, że w przyszłym roku, a właściwie no już za chwilę, no będziemy mieli styczeń już kampania do Parlamentu Europejskiego i jednak te naczelne siły europejskie, Europejska Partia Ratowała, Socjaliści czy Liberałowie, jednak ten temat rzucą jako jeden z wiodących tematów kampanii wyborczej do parlamentu, no bo jednak obywateli interesuje to, czy będzie wspólna armia europejska. Ja uważam, że to jest rozsądny pomysł. Jeśli te państwa wszystkie się będą w stanie porozumieć, stworzą taką armię, to będzie naturalny partner NATO, bo przecież mogą ze sobą współdziałać, mogą odbyć wspólne szkolenia, wspólne treningi itd. itd. I to nie będzie kolidowało, a wręcz będzie jeszcze wzmacniało bezpieczeństwo na całym świecie. Ja myślę, że jest inaczej. Ja myślę, że raczej to na zasadzie konkurencji będzie działało. Pozwolę się nie zgodzić i myślę, że to będzie wypychało Stany Zjednoczone z Europy. A z drugiej strony to też jest tak, że no, może nie wypada się z tego cieszyć, natomiast to, że Bundeswehra jest słaba, no to fajnie, w ogóle niech tam sobie kończą tą pracę o 16, niech idą do domu, niech się nie dozbrajają, bo w Bundeswehrze te związki tam stwierdziły, że dlaczego my mamy mieć tam całodobowy dyżur, że nie, o 16 idziemy do domu, bo ja się boję silnej niemieckiej armii, no nie wiem, no tak mi się wydaje, chyba jako Polak mam się prawo bać i nie chcę, a pamiętajmy też, że ta armia francuska, która jest dzisiaj, to nie jest ta armia, która była, nie wiem, gdzie tych marszałka Fosza, gdzie się tworzyła ta armia Hellera, oni już nie są dzisiaj nam tak przychylni, jak byli wtedy i Francuzi są bardziej, o wiele bardziej nas oskarżają, nie wiem, o rusofobię i o wiele bardziej nas są o wiele mniej jakby delikatni w tym wytykanie Polski palcem na przykład niż Niemcy, więc ja raczej nie spodziewałbym się niczego dobrego po takiej armii europejskiej w stosunku do Polski, no ale to jest moje zdanie. Dotknęliśmy Rosji i to ja w takim razie powiem, co powiedział minister Błaszczak, nawiązując do obchodzonej w niedzielę setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, powiedział o tym, by umacniać działania ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza mając na względzie zagrożenie ze strony Rosji. Dzisiaj to zagrożenie rzeczywiście jest na tyle duże. Znaczy uważam, że pewnie zagrożenie jest w walce wywiadów, a także w takim zagrożeniu czysto informatycznym, teleinformatycznym, bo jednak ta walka rozgrywa się troszkę na innym polu. Mówię, że to jest wojna tutaj informacyjna. Tak, jest wojna informacyjna, jakby no też kwestia słynnych fake newsów, ale i także
przychodząc na temat trochę wyżej, przecież ingerowanie w kampanię czy w USA, czy we Francji, jednak Rosjanie mieli na to duży wpływ i jednak to śledztwo, które prowadzone jest w USA, no jest na tyle zaawansowane, że pokazuje, że ta interwencja rosyjska była, skoro mogli ingerować w kampanię wyborczą w USA, tym bardziej mogą interweniować w kampanię wyborczą w Polsce i jakby no ta ingerencja, którą robią Rosjanie, no jakby jest wszechobecna i wiadomo, że zagrożenia może militarnego teraz nie ma, bo ja nie odczuwam żadnego zagrożenia ze strony Rosji, choć no Ukraina też nie odczuwała pewnie przez pewien czas, natomiast jednak no, tematy tej wojny informacyjnej są jednak bardzo poważne i polskie służby no, muszą mieć na baczeniu, bo jednak ta wojna no, będzie prowadzona dalej i w interesie Rosji jest jakby no, rozgrywanie tego wszystkiego. No, to o tym mówimy, ale już pokazuje, że sprawa jest ważna, skoro się, oczywiście mówi, no to nie jest to temat, który należy lekceważyć. Generałowie różnie mówią w Europie, no generał szwedzki, już nie pamiętam nazwiska, że Europa jest w stanie wojny informacyjnej. No nie są to takie działania tradycyjne, militarne, nie jest to wojna energetyczna, gdzie energię to kosztuje. Natomiast że jesteśmy w stanie wojny informacyjnej, no ale też nie wiem, na ile to jest prawda, natomiast no, obwód kaliningradzki, no to jest jeden wielki lotniskowiec, nie wiem, tam co drugi czy co trzeci mieszkaniec Kaliningradu to jest albo pracownikiem cywilnym wojska, albo jest żołnierzem i też te Iskandery, które już mogą dolecieć do Berlina na przykład, nie? To też musimy mieć na względzie, że jest flota bałtycka, jest bardzo mocno modernizowana. No po co? Znaczy też incydenty, które są dostępne przynajmniej rosyjską, czy właściwie lotnictwo rosyjskie, naruszanie z granic, czy to Estonii, czy to Szwecji, też były takie incydenty w ostatnich miesiącach, więc jakby one się pewnie będą powtarzały. No i to też pytanie, czy się nie skończy jakąś taką tragedią, bo na przykład któremuś żołnierzowi puszczą nerwy i zeszczeli taki samolot, więc też może się na nowo... Znaczy, myślę, że jakby doszło do takiej sytuacji, to by było tak jak w Turcji, że no jednak pomimo wszystko Rosjanie są racjonalni w tych swoich rachubach i nie wchodzą tam, gdzie im się po prostu nie opłaca wejść, no gdzie by ich to za dużo kosztowało. Afganistan ich też dużo nauczył. Mariusz Błaszczak mówi o tym, że dlatego, żeby właśnie się chronić przed tym zagrożeniem ze strony Rosji, stąd zabiegi, by mocniej wiązać Polskę ze Stanami Zjednoczonymi, z NATO, ale tak, żeby wojsko polskie było liczniejsze. A to ja zapytam o drugą stronę. W takim razie może też warto by było mocniej wiązać się z Unią Europejską, bo to też jest siła, która może jednak to zagrożenie rosyjskie powstrzymać. Ale jesteśmy bardzo mocno związani z Unią Europejską, na przykład gospodarczo, z Niemcami. To mamy większą wymianę handlową niż Rosja ma z Niemcami. Dlatego też Niemcom nie zależy na tym, żeby wypychać Polskę z Unii Europejskiej, a po na przykład Francuzom na tym nie zależy. Oni by nas mogli wypchnąć, stworzyć sobie twarde jądro. Natomiast Niemcy już nie, bo no faktycznie nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyka. No ale jakie my mamy wyjście, jeżeli nie stawiać na Stany Zjednoczone? No możemy poszerzać sobie, gdzieś się próbować rozpychać poprzez to Trójmorze, ale to też jest w fazie zalążkowej, to też jest dużo państw. To wszystko jest takie jeszcze niedookreślone mocno. Znaczy na tym będzie polegała sprawność polskiej dyplomacji, jak będziemy radzili sobie i w Unii Europejskiej, i w rozmowach z Stanami Zjednoczonymi. Wiadomo, że nie możemy odprzeć Unii Europejskiej, to jest nasz główny partner, główny jakby koalicjant naszej polityki międzynarodowej, no ale jak wiadomo, no, z nami też łączą nas silne relacje i jakby też pewne interesy gospodarcze, które trzeba ciągle wzmacniać, więc wydaje mi się, że no, musimy mieć na tyle mądrą strategię, która będzie pokazywała i nasze interesy w Unii Europejskiej, które powinny być realizowane troszkę mądrzej niż to robione do tej pory, ale także silne relacje z Stanami Zjednoczonymi, ale jednak nie możemy też kosztem tych relacji psuć sobie bardzo relacji z Unią Europejską, no bo jednak Unia Europejska jest naszym głównym partnerem i to wynika z różnych, nie tylko umów międzynarodowych, ale też właśnie z pracy gospodarczej, która odbywa się na nipie gospodarczej. To jak wy dzisiaj, tak na sam koniec, po tych 3 latach rządów oceniacie to granie na tych dwóch fortepianach, tą politykę międzynarodową, gdybyście mieli krótko ją podsumować, jak ona dzisiaj wygląda? No jeżeli bym miałem na przykład porównać do grania na fortepianach, na których grał Piłsudski, na fortepianie niemieckim i rosyjskim, no to jest wzór niedościgniony. Tak różnie to wychodzi, bo generalnie granie na europejskim fortepianie, czy mamy zamrożone... Fałszujemy, mamy zamrożone, czy, bo to jest też tak, my mamy zamrożone stosunki z Rosją jakby nie z naszej winy, bo Rosjanie sobie nie życzą mieć dobrych stosunków w takiej formie, jakie są teraz, no i co my na to możemy zrobić, no... Nie wiem, no, oni wtedy mamy dobre z nimi stosunki, jak jesteśmy jakimś krajem prywislańskim, a jeżeli chcemy być na równych stosunkach, no to oni tego nie akceptują. Więc na razie no, tak to wygląda. Natomiast z Unią Europejską różnie to wygląda. Myślę, że nie jest jednak tak źle w tej Unii Europejskiej. No, po Rosji są zamrożone, więc tutaj ciężko o czymś mówić. No, ewidentnie no, bierzemy gaz od Amerykanów i uzbrojenia, to są dla Rosjan jakby strategiczne sektory, więc
tutaj ciężko mówić o jakichś stosunkach. Jakieś tam są, oczywiście muszą być na jakimś minimum dyplomatycznym, natomiast są słabe, no i tyle. Grzegorz Bruchalski. Znaczy, jeśli chodzi o nasze relacje z USA, to oczywiście oceniam dosyć nieźle, natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską i Polskę, no to oceniam dosyć słabo jednak. No, polski rząd dużo zrobił negatywnego w tych relacjach, jednak prowokowanie Unii Europejskiej w wielu kwestiach, których mógł odpuścić, na razie to były kwestie, które można było spokojnie załatwić na poziomie parlamentu i nieprzepychanie pewnych niepotrzebnych ustaw, a także niepotrzebnych słów, bo też jakby też powiedzieć trzeba, że polityka... PiS uważał, że potrzebnych. No tak, no ja uważam, że nie, niekoniecznie potrzebnych, no bo jednak to nie powoduje, a jednak no mówię, no Unia Europejska jest na tyle ważnym partnerem. Niemcy, Francja, inne państwa, no są bardzo ważnym partnerem i należy z nimi wchodzić w konfrontację wtedy, kiedy nie wymaga tego racji stanu, a w wielu wypadkach nie wymaga tego racji stanu, a wymaga po prostu jakaś taka doraźna polityka, która była potrzebna politykom do robienia czy polityki historycznej, czy polityki bieżącej, a uważam, że jednak no, dyplomacja jest bardzo ważnym segmentem ogólnie całej polityki, więc jednak trzeba powstrzymać od pewnych działań i jednak no, nie przyjść relacji, a relacje z Unią Europejską dla polskiej gospodarki, ale także dla Sądu Europejskiego są bardzo istotne. Tym akcentem kończymy. Ja dziękuję za rozmowę Jakubowi Pacanowi, Grzegorzowi Bruchalskiemu, Janek Ziołek. Powtórka programu. To Polskie Radio 24, zbliża się trzecia. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Marcin Pachucki będzie pełnił obowiązki szefa Komisji Nadzoru Finansowego do czasu powołania nowego przewodniczącego komisji. Dotychczasowy szef KNF-u Marek Chrzanowski wczoraj oficjalnie złożył dymisję. Ma ona związek z publikacją dotyczącą propozycji korupcyjnej, jaką miał złożyć właścicielowi Getin Noble Banku i Idea Banku Leszkowi Czarneckiemu. W siedzibie KNF-u było CBA, a opozycja domaga się powołania komisji śledczej. Dziś rano Marcin Pachucki odbierze dokument powierzający mu pełnienie obowiązków szefa KNF-u, mówił w rozmowie z nami szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Będzie pełnił tę funkcję do czasu powołania szefa KNF. Wczoraj do siedziby komisji weszło CBA. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że funkcjonariuszom chodziło między innymi o zabezpieczenie dokumentów KNF-u. I wszystkich innych potencjalnych dowodów, które przydadzą się w śledztwie. Opozycja domaga się powołania komisji śledczej w sprawie afery. Platforma Obywatelska jest także za zwołaniem na jutro dodatkowego posiedzenia Sejmu, na którym premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawiliby informacje o sprawie związanej z KNF-em, mówił Sławomir Neumann. Tylko komisja śledcza może wyjaśnić ten proceder jak w aferze Rywina. Minister sprawiedliwości powiedział, że obecnie nie ma potrzeby powoływania komisji śledczej. Z kolei Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że dodatkowego posiedzenia Izby jutro nie będzie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na Wyspach nie cichną spory w sprawie Brexitu. Wprawdzie Theresa May zdołała wczoraj wieczorem przekonać swój gabinet do poparcia wynegocjowanego przez nią porozumienia z Unią, ale od razu okazało się, że lider eurosceptycznej opozycji wewnątrz partii konserwatywnej już apeluje. W parlamencie umowę trzeba odrzucić. Co więcej, do brytyjskich mediów, m.in. Daily Telegraph i BBC, docierają przecieki, że podczas wczorajszego burzliwego posiedzenia gabinetu sprzeciw wobec umowy zgłosiło początkowo aż 10 ministrów. Z Londynu Adam Dąbrowski. Kluczowy był dobór słów. Premier mówiła, że to była decyzja kolektywna, a nie jednogłośna. Przynajmniej na razie premier udało się jednak zapobiec dymisjom czy otwartym deklaracjom sprzeciwu. Ale Jacob Rees-Mogg, lider twardego, eurosceptycznego skrzydła partii konserwatywnej, już wysłał do posłów list otwarty. Przekonuje w nim, że premier poszła na zbyt daleko idące kompromisy i że pobrexitowa Brytania w zbyt wielkim stopniu koordynować będzie ze wspólnotą przepisy i politykę celną. Dla rządu to wielki problem. Zaufanie do niego jest zrujnowane, mówi poseł w BBC. Jest też reakcja pierwszej minister Szkocji. To porozumienie lekceważy nasze interesy, pisze Nicola Sturgeon na Twitterze. A wkrótce premier May będzie musiała dostać zielone światło od posłów. Arytmetyka parlamentarna sugeruje, że uzyskanie większości nie będzie łatwe. Szczególnie, że jej plan zakłada, iż teoretycznie istnieje możliwość, że w Irlandii Północnej będą przez jakiś czas obowiązywać inne zasady niż wreszcie królestwa. To czerwona linia dla nieformalnego koalicjanta DUP, który zawsze protestował przeciwko takim pomysłom. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A dziś podczas debaty parlamentarnej Theresa May będzie bronić przed posłami swojego projektu umowy rozwodowej.
W całej Polsce trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą Szczepimy, bo myślimy. Jej pomysłodawcy chcą wprowadzenia obowiązku sprawdzania szczepień dzieci przed przyjęciem ich do przedszkola i żłobka. Aleksandra z Krako. Jeśli uda się zebrać 100 tysięcy podpisów, do Sejmu zostanie złożony obywatelski projekt ustawy, zgodnie z którym przyjęcie dziecka do żłobka i przedszkola będzie możliwe tylko jeśli wcześniej przeszło obowiązkowe szczepienia ochronne. Podpisy zbierane są m.in. w Olsztynie, mówi Ewa Zakrzewska z Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Rady Lekarskiej. Uważam, że to jest jakiś taki czarny okres w Polsce, jeżeli chodzi o świadomość ludzi co do szczepienia. Wiele osób wierzy internetowi i uważa, że te szczepionki im zaszkodzą. Jeśli obostrzenia dotyczące przyjmowania dzieci do przedszkoli czy żłobków nie wejdą mocą ustawy, miasto może samo wprowadzić podobne regulacje. Lekarze alarmują, że jeśli liczba dzieci nieszczepionych będzie stale rosła, coraz większym zagrożeniem będą choroby, które od lat już nie występowały. Taką chorobą w Polsce jest odra. Polska liderem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej w trzecim kwartale, tak wynika z danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny Eurostat. Polska gospodarka w ujęciu rocznym przyspieszyła i rozwija się w tempie 5,7% PKB. W zestawieniu Eurostatu nie ma jednak jeszcze pełnych danych. Nie przysłało ich 8 krajów, w tym m.in. Irlandia i Malta, które w drugim kwartale były przed Polską. I na koniec prognoza pogody. W ciągu dnia będzie sporo chmur z większymi przejaśnieniami. Po południu na zachodzie możliwe rozpogodzenie, ale wcześniej będzie bardzo mglisto. Na wschodzie wciąż będzie się bić deszcz. Termometry pokażą od 4 stopni w górach przez 8 na wschodzie do 10 na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr słaby. Po południu jego siła nieco wzrośnie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po trzeciej. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Tadeusz Burzyński, a moim Państwa gościem w studio w Strasburgu jest Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Witam Pana posła. Witam Pana doktora, witam Państwa bardzo serdecznie, pozdrawiam ze Strasburga. Pozdrawiamy również. Panie pośle, rozmawiałem przed momentem w studiu w Warszawie z panią poseł Pauliną Henning-Kloską, która stwierdziła, nawiązując do zadanego pytania o wizytę pana ministra Błaszczaka w Stanach Zjednoczonych i dopinaniu sprawy Fortu Trump, że lepiej by było właściwie, żebyśmy za te same pieniądze zbudowali polską armię, a nie płacili Amerykanom. Jak pan sądzi, czy to ma sens? Odpowiem słowami poety: pójdź, dziecię, ja cię uczyć każę. No, myślę, że to jest taka alternatywa, jakby swoim dzieciom pani poseł, a ma ich dwójkę, kazała wybierać, czy mają myć ręce, czy może jednak nogi. Albo to, albo to. No tak naprawdę, no, na miłość boską, należy wzmacniać polską armię. Akurat ten polski rząd czyni to bardzo konsekwentnie od 3 lat, łącznie z zapowiedziami powiększenia tejże armii, co jest bardzo ważnym sygnałem dla potencjalnych agresorów, łącznie z powstaniem OTK, Wojsk Obrony Terytorialnej kraju, i z bardzo mocnym nastawieniem także w wymiarze budżetowym na dozbrojenie polskiego wojska, także z zamówieniami w polskich fabrykach zbrojeniowych, przychodzi tylko import. Oczywiście poza tym w zasadzie koniunkcja, nie alternatywy, a więc i to chcemy, aby nasi amerykańscy partnerzy byli tutaj mocniej obecni, bo już są, żeby ta obecność była nie tylko rotacyjna, choć ta rotacja jest permanentna, ale także stała, bo to jednak zwiększa, jest wyraźnym takim sygnałem dla tych, którzy chcieliby nas zaatakować, no oczywiście myślę przede wszystkim o Rosji, wyrażam takim przesłaniem, że właśnie Ameryka największą zasobem świata będzie nas bronić, bo będzie bronić swoich żołnierzy, którzy tu są obecni. Więc tutaj naprawdę takie dziecinne trochę, niedojrzałe mówienie, że
trzeba tu, a nie trzeba tam. No myślę, że rozsądny polityk, który zna się na obronności, a ja przeszło 7 lat zasiadałem w specjalnej podkomisji obrony bezpieczeństwa w Parlamencie Europejskim, wie, że trzeba robić i to, i to. I tak jest rozsądnie i optymalnie. Panie pośle, no właśnie, bo pojawiła się jeszcze jedna propozycja, do której też pani posłanka Kloska zapaliła się bardzo mocno. Propozycja przedstawiona wczoraj, zresztą to nie pierwszy raz, prawda, ale wczoraj znowu te słowa padły. Kanclerz Angela Merkel powiedziała w Parlamencie Europejskim o konieczności budowy oczywiście wspólnej strefy euro, ale to, co wzbudziło największe kontrowersje, o potrzebie budowy wspólnej europejskiej armii, prawda? I tutaj, no właśnie, mamy z jednej strony Amerykę i ten planowany Fort Trumpa, z drugiej koncepcję wojska europejskiego, w którym to Niemcy zapewne odgrywaliby szalenie istotną rolę. Wartością z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa jest NATO, jest Pakt Północnoatlantycki i żadne propozycje, żadne nowe formuły, które się pojawiają, nie mogą wylać dziecka z kąpielą, nie mogą zaszkodzić, ograniczyć możliwości działania NATO, czy zmniejszyć jego aktywność. I dlatego też z pewnym dystansem, z pewną rezerwą patrzę na głoszoną i przez prezydenta Macron, i przez panią kanclerz Merkel koncepcję wspólnej armii, ponieważ jak znam życie, a jednak w Policji Międzynarodowej trochę siedzę od dłuższego czasu, to wiem, że w tarce politycznej, a tu chodzi o przekładanie tych koncepcji, tych idei na konkret, w praktyce politycznej ta koncepcja realizowana będzie oznaczała gro zamówień, olbrzymią większość zamówień dla francuskich czy niemieckich zakładów zbrojeniowych, firm zbrojeniowych. A ja bym jako polski polityk chciał, i obowiązkiem jako polskiego polityka, i mówię to pani posłance Nowoczesnej, jest dbanie o interes polskich zakładów zbrojeniowych, polskich firm. W związku z tym od ogółu do szczegółu zejdźmy na ziemię, trzeba widzieć, nie w sensie deklamacji, sloganów, haseł, ale w sensie pewnego realu, jak ta koncepcja będzie się przekładała, cui bono, kto będzie z tego korzystał. No, sytuacja, w której przy okazji tej wspólnej armii korzystać będą kraje najbogatsze, a nie te, które nie z własnej winy do tej wspólnej europejskiej rodziny politycznej dołączyły lat temu kilkanaście, to jest koncepcja bardzo niesprawiedliwa. I jeszcze jedna uwaga natury, no już bardziej polityczno-ideologicznej, mianowicie pytanie, czy Unia Europejska w zakresie ściągania kompetencji do Brukseli i tworzenia coraz silniejszych struktur ponadnarodowych, czy to jest dobry kierunek. Mam takie wrażenie, że to przestaje być dobry kierunek, ten kształt. W moim przekonaniu trzeba zachować jednak dużą, nawet bardzo dużą część decyzji państwom suwerennym, państwom narodowym. Za tym zresztą Prawo i Sprawiedliwość optuje. W moim przekonaniu jakby oddawanie kolejnych kompetencji w różnych obszarach, także gdy chodzi o obronność, czynnikom ponadnarodowym, zewnętrznym jest ryzykowne. Panie pośle, przejdźmy do grillowania, które wciąż ma miejsce, grillowania wobec Polski. Komisja Europejska nie ustaje w upominaniu nas. Podczas ostatniego spotkania pan słynny w Polsce Frans Timmermans stwierdził, że Polska musi wprowadzić decyzję TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I jak pan uważa, co powinniśmy właściwie zrobić, jak się zachować wobec takiego dyktatu, bo komisja chyba nie zamierza odpuścić. No,
przede wszystkim komisja przyzna się do porażki, bo pan Timmermans, zwracam uwagę, pan to zresztą słusznie cytował, mówi o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mieści się w Luksemburgu. Komisja Europejska z siedzibą w Brukseli przyznała się do tego, że nie była w stanie Polski wychować, w cudzysłowie, Polski resocjalizować, spowodować, żeby Polska wróciła na te właściwe tory, jakby to Bruksela chciała. Polska okazała się być, Bogu dzięki, całkowicie odporna na szantaże natury finansowej, budżetowej ze strony Brukseli. Komisja Europejska nie była w stanie poprzez te szantaże, naciski medialne, polityczne, propagandowe uporać się z Polską. W związku z tym przerzuciła tą piłeczkę do ogródka Trybunału w Luksemburgu. Sama komisja tutaj przegrała ten bój. Natomiast jak będzie z komisją właśnie, znaczy z wyrokiem TSUE? Czy Polska, jak pan poseł sądzi, czy bo takie głosy już słychać, że jednak musimy jakieś stanowisko zająć, prawda? Na przykład pan minister Czaputowicz mówi, że jednak nie wyklucza w jakimś sensie podporządkowania się temu orzeczeniu TSUE. Wczoraj akurat tylko widziałem się, ale nawet spożywałem dary Boże razem z panem ministrem Czaputowiczem. Jakie to dary pan spożywał? Tak z ciekawości. Zwykłą, skromną kolację. W Strasburgu, bo pan minister Czaputowicz wraz z sekretarzem generalnym Rady Europy, nie mylić z Radą Europejską, nie z Tuskiem, tylko z pewnym Norwegiem, uczestniczył w celebrowaniu stulecia odzyskania niepodległości zorganizowanym przez ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy. Natomiast ja mogę powiedzieć, że dla ministra Czaputowicza i dla polskiego rządu jest bardzo bliska zasada taka, wait and see, poczekamy, zobaczymy. Poczekamy pewnie na niejakąś prędką decyzję, werdykt Trybunału Sprawiedliwości w tej kwestii. Rząd ma się do tego natychmiast odnieść i się natychmiast odniesie. Natomiast zwracam uwagę, że wypowiedź pana Timmermansa, to weźmy poprawkę. On teraz ma kampanię wyborczą. Właśnie wygrał, jak się wydaje, wyścig na tego spitzenkandydata, czyli kandydata socjalistów na szefa Komisji Europejskiej. No nie ma to większego znaczenia, ponieważ socjaliści mają tak małą ilość szabel, a zwłaszcza po wyborach europejskich będą mieli jeszcze mniej tych szabel, że żadnych szans na zostanie szefem Komisji Europejskiej, ten pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej nie ma. Natomiast myślę, że szereg jego wypowiedzi trzeba tutaj brać taką poprawkę. To są wypowiedzi kampanijne, to są wypowiedzi wyborcze. W związku z tym takiej wielkiej wagi tych wypowiedzi nie przywiązywał. Panie pośle, dzisiaj widzę pierwszą stronę Gazety Wyborczej. Gazeta Adama Michnika triumfuje. Afera w KNF trzęsie polityką i w podtytule czytamy: po publikacji wyborczej szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski, który złożył korupcyjną ofertę Leszkowi Czarneckiemu, biznesmenowi, to powiedzmy podał się do dymisji. Co pan sądzi o tej aferze? Czy rzeczywiście afera w KNF trzęsie polityką, jak pisze Gazeta Wyborcza? A po pierwsze, żadna rodzina, żeby było jasne tutaj, tak jak pan mówi do Ryszarda Czarneckiego, to nie pytałem, zaprzecza związkom rodzinnym, znaczy ja z Wrocławia i pan Leszek Czarnecki z Wrocławia, ale żadna rodzina. Natomiast po pierwsze, bardzo szybka reakcja premiera i rządu, przecięcie sprawy, dymisja. A mieliśmy też zapowiedź wczoraj pana prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, spotkanie z szefami służb specjalnych, także rzeczywiście dużo się działo wczoraj w tej kwestii. O tym mówię, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, prokurator generalny reagują błyskawicznie i dobrze to świadczy o tym, że państwo nie jest z tektury, państwo nie jest z abdykacji, jest problem,
trzeba wyjaśnić, państwo reaguje błyskawicznie, o to obywatelom Polski, o to Polakom chodzi. Natomiast co do afery, no wie pan, no wczoraj była afera z jakimiś rzekomymi faszystami na Białoszczowym Marszu, prawda, szukanie z lupą oznak prawicowego ekstremizmu. Następnego dnia, czy na ten dniach pojawia się ta afera, a jutro czy pojutrze będzie kolejna, więc myślę, że organy do tego powołane wyjaśnią tą sprawę, a że ten biznes, o którym właśnie mówimy, ma swoje coraz większe problemy finansowe, więc no, być może jest to jakaś forma ucieczki do przodu. Natomiast oczywiście cała sprawa zasługuje na wyjaśnienie i bardzo dobrze, że państwo polskie reaguje natychmiastowo. Dopytam jeszcze, bo rzeczywiście ta afera, przynajmniej finansowo, wydaje się jednak potężniejsza niż inne w ostatnim czasie, że też pseudoafery, o których pan poseł mówi, bo tutaj w tle mamy 40 milionów złotych ewentualnej łapówki, jaką proponował Leszek Czarnecki. To znaczy Marek Chrzanowski Leszkowi Czarneckiemu, czyli szef KNF-u, szefowi Getin Banku. To jednak duże pieniądze. Znaczy, no, dlatego też i służby specjalne, i do tego powołane, i prokuratura tą sprawę wyjaśnią. Myślę, że nie jest rolą polityków w tej chwili przesądzanie kierunku śledztwa. To jest sprawa tych, którzy tym się zawodowo i dobrze zajmują. Mamy jeszcze, panie pośle, większe pieniądze.